Cześć! Nadaję do Ciebie Zencjo i pomogę Ci zdobyć dzisiaj ważną umiejętność. Przerwać komuś wypowiedź i wejść ze swoją. Przerywanie nie zawsze jest nieuprzejme, wręcz przeciwnie, czasem jest nieuniknione i trzeba w elegancki, a jednak skuteczny sposób zatrzymać konwersację, zwrócić na siebie uwagę i powiedzieć to, z czym się nie zgadzasz, to, co musisz przekazać, to, co chcesz dopytać i tak dalej. Powodów jest mnóstwo i sposobów też. Myślę, że 12 wystarczy. Zacznij od kilku. Jedziemy po kolei z nimi. Ucz się, mów razem ze mną. Nie wstydź się powtarzać sobie tego na głos. To będzie najbardziej skuteczne. Zaczynajmy. Przerywać to po angielsku interrupt. Interrupt. I pierwsze trzy, które Ci podam, będą właśnie zawierały to słówko. Sorry for interrupting, but... Sorry każdy zna. Sorry for interrupting, but... Czyli dosłownie, przepraszasz za przerwanie, ale tamto czy siamto. Sorry for interrupting, but... Sorry for interrupting, but... I... Teraz. No, nie wiem, co tam masz do powiedzenia. Na pewno coś ważnego. Drugie jest bardzo podobne. Też zawiera słówko interrupt. I powiemy sorry to interrupt, but... Sorry to interrupt, but I need to go. Zwróć uwagę, jak tam się troszkę inaczej rozwija zdanie. Sorry for interrupting. A tu mówisz sorry to interrupt. Powtarzaj na głos, zobaczysz, jak utworzą się w głowie u Ciebie takie szablony i będziesz mieć to gotowe, kiedy trzeba będzie tego użyć. Ale mów. I może jeszcze z pytaniem, tak ładnie i uprzejmie, jest zacząć swoje pytanie od may. Zaraz będziemy zaczynać też od can. Can znasz i bardzo często go używasz. Świetnie. May jest trochę bardziej formalne, więc a nuż przyda się właśnie teraz. May I interrupt you? May I interrupt you? May I interrupt you? Mogę dodać, may I interrupt you for a second? Jeśli faktycznie to, co mamy, jest krótkie i chcemy dojść do głosu. To jak may, no to zapytajmy też to can. Znasz słówko can. Can I have? Can. Can I just mention something? Mention, czyli wspomnieć, napomknieć coś. Can I just mention one thing? I znowu to, co jest ważne, żeby brzmieć naturalnie, to linking, czyli linkujesz, łączysz. Łączysz razem wyrazy i nie mówisz jak robot may I, can I, may I, can I. Can I just say something? Can I just say something here? Can I just say something here? Can I just say something here? I jedziesz, baby. I jedziesz z koksem. Mieliśmy mention, czyli coś wspomnieć, to może jeszcze add. Can I just add something here? Add. Czy mogę coś dodać? Dobra. Kolejne, jeszcze inne powiedzonko, jeszcze inny sposób na wtrącenie się. Just a moment. I'd like to. Moment, chwilę. Ja bym chciała. I'd like to. Just a moment. I'd like to. Point out. Na przykład, point out to na coś zwróć uwagę. Tak się powinno. Point out. Just a moment. I'd like to point out the numbers, the figures. A mogę zapytać, czy by nie przeszkadzało, żebym ja coś powiedziała? Do you mind? Do you mind if I just say something? Dosłownie mind. I don't mind. Nie przeszkadza mi. My użyjemy tego, żeby zapytać. Do you mind if I just say something? Do you mind if I just say something? Do you mind if I just say something? If I could just come in here, I think, I believe, if I could just come in here,
Dosłownie, jeśli mogę tu wejść. If I could just come in here. I believe. Ja jestem przekonana. I strongly believe. Nawet mocno wierzę. I dajesz, póki słuchają. Jeśli bardzo się nakręcili, jeśli gadają, a ty chcesz dosłownie ich zatrzymać, czyli stop. Can I just stop you for a second? Can I just stop you for a second? Be reminded. I'd like to remind you. Remind, coś ci chcę przypomnieć. Jeśli chcesz wrzucić jakąś swoją wątpliwość, jeśli chcesz to zasygnalizować, zanim już dojdzie do tego rozkręcenia się rozmowy, możesz powiedzieć tak. Before you go on, czyli zanim przejdziemy dalej. Before you go on, I'd like to say something. Before you go on, I'd like to say one thing. Jeśli ktoś, z kim rozmawiasz, jest pochłonięty w innej rozmowie, ale musisz teraz, nie dasz rady czekać. Excuse me, could I just talk to you for a second? Excuse me, could I just talk to you for a minute? It's really urgent. Urgent? Urgent to pilne. It's really urgent. To taki dodatkowy argument, żeby wejść z tym, z czym się chce. Chyba mamy 12. Możesz liczyć ze mną, tak czy siak powtarzaj ze mną. Sorry for interrupting, but... I'm sorry to interrupt, but... May I interrupt for a second? Can I add something here? Can I just mention something? Can I just say something here? Just a moment, I'd like to. Do you mind if I just say? If I could just come in here, I think... If I can stop you for a moment... Before you go on, I'd like to say something. Excuse me, can I talk to you for a minute? Te spisałam ja. Na pewno są jakieś inne. Napisz w komentarzu, jeśli masz jeszcze inny pomysł na przerwanie komuś, albo napisz mi, ja chętnie przeczytam, co powiesz dalej. Ode mnie dostajesz dzisiaj tylko początki, tylko ten pomysł na to, jak przerwać komuś wypowiedź, jak wejść ze swoim, no właśnie, pytaniem, z wątpliwością, jakimś zastrzeżeniem. Spróbuj napisać w komentarzu to, z czym chcesz wejść do rozmowy. Ja chętnie przeczytam i powiem ci, czy to jest ok, czy coś tam można by jeszcze doszlifować. Jeśli materiał wydaje ci się przydatny, jeśli w czymś ci pomogłam, daj mi kciuka. W ten sposób dowiem się i mój miauczący kot. Dowiemy się, czy materiał jest dla ciebie przydatny. Zostaw komentarz, zostaw po sobie ślad. Będę na ciebie czekać w następnym nagraniu.